Cześć! Niedawno swoją premierę miał dodatek do gry Destiny 2 Poza Światłem. Świat gry to space opera, której akcja osadzona jest po upadku ludzkości. Dlatego w tym odcinku przyjrzymy się 10 niesamowitym technologiom, o których mówi się już dziś, a które mogłyby być chlebem powszednim złotej ery w przyszłości. Numer 10. Emulacja umysłu, czyli przeniesienie ludzkiego umysłu do maszyny. W Destiny 2 możemy spotkać humanoidalne roboty zwane EXO. Każdy z nich jest sterowany ludzkim umysłem, który kiedyś był prawdziwym człowiekiem. Póki co technologia ta pozostaje w sferze futurystyki, ale ma swoich zagorzałych piewców. Jednym z nich jest Ray Kurzweil, pracownik Google'a, który przewidywał, że ludzie osiągną możliwość stawania się cyfrowo nieśmiertelnymi w 2045 roku. Dzięki tej technice moglibyśmy przenieść do sfery cyfrowej naszą pamięć czy tożsamość. Transfer umysłu poza gwarantowaniem nieśmiertelności mógłby być wykorzystywany w podróżach kosmicznych, których nie hamowałyby ograniczenia ludzkiego organizmu, takie jak długość życia, a specyficzne kosmiczne temperatury czy próżnia nie stanowiłyby dla nas problemu. Numer 9. Europa. Księżyc Jowisza. Szanse dla życia w kosmosie? Akcja Destiny 2 Beyond Light koncentruje się na Europie, czyli jednym z księżyców Jowisza. To tam gracze stoczą walkę z Eramis i będą mogli odkryć tajemnice kryjące się pod lodem. Czy w takich warunkach rzeczywiście mogłoby przetrwać życie? Czy Europa mogłaby być potencjalnym miejscem dla kolonii ludzi? Według prawdopodobnej teorii, zarówno tam, jak i na Enceladusie, księżycu Saturna, istnieją wielkie oceany słonej wody skrytej pod lodową skorupą. Niezmącone czynnikami zewnętrznymi mogłyby potencjalnie być dobrymi warunkami dla rozwoju życia. NASA w 2024 planuje zainicjować misję Europa Clipper, polegającą na wysłaniu sond w pobliżu Europy, ale na pierwsze wyniki ich badań przyjdzie nam poczekać 6 lat. Tyle bowiem ma trwać ich podróż na satelitę Jowisza. Numer 8. Superkomputery. W Destiny 2 wysoce rozwinięta sztuczna inteligencja obecna jest w postaci, choć może to słowo nie do końca tu pasuje, Rasputina. Rasputin to bowiem nie osoba, a superkomputer nastawiony na prowadzenie działań wojennych. Na naszym świecie także obecne są superkomputery. Urządzenia wyróżniające się ogromną mocą obliczeniową. Obecny rekord według rankingu TOP 500 należy do jednostki zwanej Fugaku. Według informacji z czerwca tego roku ten japoński superkomputer osiąga moc obliczeniową 415 petaflopsów. Tak wielkie możliwości wykorzystywane są do złożonych procesów, takich jak modelowanie czy prognozowanie zmian klimatu, pogody, reakcji jądrowych czy finansów. Aby uzmysłowić sobie skalę potęgi takiej maszyny, wystarczy powiedzieć, że Summit, superkomputer zdetronizowany na podium przez Fugaku, w czerwcu tego roku zajmuje powierzchnię dwóch boisk tenisowych i waży 340 ton. Numer 7. Kosmodromy. Mogą kojarzyć nam się ze Związkiem Radzieckim i kosmodromem Bajkonur. W grze kosmodromem nazwano port kosmiczny znajdujący się w starej Rosji. W rzeczywistości kosmodromami określa się po prostu miejsca, w których przeprowadza się starty lotów kosmicznych, a najbardziej znany, już wspomniany znajdujący się w Kazachstanie Bajkonur, jest również najstarszym, bo założonym w 1955 i największym takim obiektem na świecie. Załogowe misje kosmiczne ruszają również z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy'ego na Cape Canaveral na Florydzie. Zaledwie przed kilkunastoma dniami przed naszymi nagraniami wystartował stamtąd efekt współpracy NASA i SpaceX. Załogowa misja lecąca kapsułą Crew Dragon do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W Polsce możliwości wysyłania rakiet suborbitalnych są mocno ograniczone ze względu na rozwiązania prawne, a polska firma Space Forest, która opracowała prototyp rakiety o wdzięcznej nazwie Bigos 4, dąży do założenia kosmodromu w Ustce. Numer 6. Cyborgizacja ludzkości. W Destiny Vexowie to cyberorganiczny gatunek, najmroczniejszy z najmroczniejszych, łączący w sobie biologię i technologię. Takie połączenie jednak wcale nie musi być nacechowane złem. Rozwiązania na granicy biologii i techniki powszechnie obecne są w prawdziwym świecie. Można by powiedzieć, że choćby taki rozrusznik serca czy implant ślimakowy w uchu robi z nas cyborgi. A jak jesteśmy przy uchu, można wspomnieć o technice biodrukowania. Naukowcom z Princeton udało się wydrukować całe tzw. ucho cyborga. Jego mięsiste części stworzono z komórek cielęcych i silikonu, a we wnętrzu umieszczono antenę, która umożliwiała słyszenie. Choć taki obiecujący eksperyment już się powiódł, to do druku serca czy płuca, które są znacznie bardziej skomplikowanymi narządami, jeszcze długa droga. Numer 5. Niewidzialność.
Bycie niewidzialnym pasjonuje umysły wielu twórców, a motyw ten obecny w kulturze pozwalał bohaterom osiągać niebywałą przewagę nad przeciwnikami. W Destiny 2 niewidzialni mogą stawać się hunterzy oraz niektórzy upadli, a któż nie kocha likwidować przeciwników niczym predator w kamuflażu. W prawdziwym świecie również istnieją techniki czy technologie umożliwiające perfekcyjny kamuflaż. W 2019 kanadyjska firma opatentowała swoją płachtę niewidzialności – Quantum Stealth. Materiał ten załamuje światło pod takim kątem, że ukryci za nim ludzie są praktycznie niedostrzegalni gołym okiem. Nie zobaczą ich także urządzenia dokonujące pomiaru promieniowania cieplnego. Tym, co może wydawać się niepokojące, jest fakt, że głównym celem rozwoju tej technologii jest zaopatrywanie wojska. Numer 4. Nanotechnologia. Nanotechnologia to nauka zajmująca się strukturą obiektów nanometrycznych, czyli materią rozpatrywaną na poziomie pojedynczych cząsteczek, którą można wykorzystywać w przemyśle. W Destiny 2 jej reprezentacją jest Siva, samoodtwarzająca się materia, która miała pomóc w budowaniu pozasolarnych kolonii i została użyta przez Rasputina jako broń. Materiały rozpatrywane w skali nanometrycznej cechują się innymi właściwościami niż ich chemiczne odpowiedniki w większych rozmiarach. Nanotechnologia obecna jest już w wielu aspektach naszego życia. Nanoimpregnaty pozwalają tworzyć wodoodporne ubrania, a nanospoiwo karoserię aut odporną na rdze. To właśnie nanotechnologie pozwalają stworzyć karty microSD o ogromnych pojemnościach. Sandre Otte z Politechniki Delft w Holandii odniósł sukces zapisania danych bezpośrednio na atomach chloru, choć w tym celu konieczne były specjalne laboratoryjne warunki, a atomy były w stanie przechowywać dane tylko przez 2 dni. Numer 3. Strzelające lasery. Taka broń, wykorzystująca energię i powodująca szkody przez cały czas, w którym wiązka lasera jest w kontakcie z celem, znana jest nam z science fiction. W 2018 mogliśmy dowiedzieć się, że broń laserowa jest jednak używana przez armię chińską. Karabin o nazwie ZKZM-500 może ponoć, tu cytat, natychmiastowo zwęglić ludzkie tkanki czy podpalić człowieka. Przebija się przez ubrania w ułamki sekund. Ten karabin laserowy waży 3 kg i ma zasięg prawie kilometra. Wszystko to brzmi zdumiewająco i niekoniecznie musi być prawdą. Jedynym źródłem informacji o tej zabójczej technologii jest artykuł z magazynu South China Morning Post, którego wiarygodność wielu poddaje w wątpliwość. Takie doniesienia jednak nie dziwią, biorąc pod uwagę, że choćby w Rosji, choć wówczas jeszcze w Związku Radzieckim, prace nad taką technologią rozpoczęły się już w latach 80. Numer 2. Obiekty latające sterowane sztuczną inteligencją. Tak zwane duchy używane przez strażników w Destiny 2 to lewitujące obiekty wyposażone w sztuczną inteligencję, które pomagają strażnikom na różne sposoby. Podobną funkcję pełni także będący w fazie testów produkt Amazona Ring Always Homecam. Dron wyposażony w kamerę, który lata po domu podczas naszej nieobecności i nagrywa, jeśli coś zmąci jego spokój. Gdy w domu nic się nie dzieje, urządzenie to spoczywa w stacji dokującej. Co ciekawe, nie da się nim sterować ręcznie. Dron ten odtwarza loty zaprogramowane wcześniej przez właściciela, co oznacza, że domiana lewitującego ducha wyposażonego w sztuczną inteligencję jeszcze mu daleko. I numer 1. Terraformowanie planet. W uniwersum Destiny możemy natknąć się na znane nam planety z Układu Słonecznego, znacząco pozmieniane przez obecne na nich różne gatunki kosmiczne, tak by nadawały się do zamieszkania, co możemy określić mianem terraformowania. Proces ten to ogół działań zmieniających właściwości ciał niebieskich, planet czy ich satelitów, takich jak temperatura, powierzchnia czy atmosfera i przybliżających je do warunków panujących na Ziemi. Z powodu ograniczeń technologicznych dziedzina ta pozostaje na razie w fazie rozważań teoretycznych. Najlepszym obiektem do terraformowania byłby Mars, ponieważ w wielu aspektach przypomina Ziemię, ale i tak należałoby podjąć ogromne wysiłki, by uczynić go możliwym do zamieszkania. Jednym z nich byłoby choćby odbudowanie atmosfery. Na Marsie nie ma ruchów tektonicznych, co uniemożliwia obieg gazów. Należałoby więc wytworzyć je sztucznie, a jest to póki co daleko poza zasięgiem możliwości gatunku ludzkiego. I to już wszystko na dziś. Którą z tych technologii chcielibyście zobaczyć za naszego życia? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli lubicie science fiction, to koniecznie sprawdźcie dodatek do Destiny 2 Poza światłem. Odkryjcie tajemnice Europy, podejmijcie współpracę z tajemniczą, nieznajomą EXO i rzućcie wyzwanie Eramis. Europa czeka. Piona!